Siemaneczko z Kastoranex, a dzisiaj jesteśmy na kolejnym sprawdzeniu RP na pseudola. Dzisiaj na ogień poszedł Wiesiek RPG, czyli ogromny pseudol, 45 osób, nawet po 80 się zdarzało. No i tak, dzisiaj chciałbym też wytłumaczyć, o co w tej serii w sumie chodzi, ponieważ na poprzednim odcinku nie dało rady, poza tym było mnie okropnie słychać, więc pewnie większość ludzi nie zrozumiało. Ogólnie to tak, to będzie połączone ze sprawdzeniem pseudoli. Czyli będę nagrywał pseudola i na następnym odcinku prawdopodobnie będę sprawdzał jego RP. Niestety, no aktualnie mam mało pseudoli nagranych i chcę po prostu rozwinąć trochę tą serię, nagrywając pseudole, które nagrałem niedawno. No i tak, tutaj też będzie pokazywane albo pochwały, jeśli można nagrać, jeśli można wrzucać, albo skargi na różnych tutaj ludzi. Ja no niestety nie mogłem tu napisać pochwały w tym oto pościgu, bo to był również pościg, ale no jakoś to pójdzie. I tak, chciałem powiedzieć, że z ostatniego odcinka została przyjęta skarga na tych dwóch półgłówków. Trzeci to był lider, okazało się, ale jego już opuściłem, ponieważ przyjechał już w trakcie akcji. No i została przyjęta skarga, niestety nie wiem, jaka została zastosowana kara, tutaj będziecie mieć screena. I tak, jeśli macie jakieś pomysły na RP, takie ciekawe, to możecie podawać pomysły, ale najwięcej jest policji na serwerach, tutaj akurat nie ma teraz, więc dawajcie najlepiej RP jakieś z policją, tylko takie, które można łatwo wykonać, bez jakiejś broni czy tak dalej. No i co, ja wam tutaj będę mówił, jak wyglądał pościg, bo mam nagrany pościg już wcześniej nagrany, ale bez mikrofonu, więc będę po prostu rozmawiał z wami tak jak teraz. Dobra, jak widzicie, tutaj zacząłem być ścigany przez dwóch policjantów. Jak na razie pościg się zaczął bardzo ładnie, uciekam bobcatem, więc nie miałem tam totalnie szans. Postanowiłem, że pojadę sobie poza miasto, bo poza miastem najłatwiej tutaj lubią odwalać policjanci. Jak na razie jest wszystko bardzo ładnie, jadą za mną pięknym ciągiem. Jest tutaj jeden rancher i jeden, wydaje mi się, że akademik, bo jeździ jakim autem, i jeśli nie, no to okej, okay, dobrze wiedzieć, ale wydaje mi się, że to nie będzie jakiś dobry policjant. No i co, jechałem sobie tutaj, sprawdziłem, czy działa ogranicznik. Działa, ale jest tutaj zrobiony skrypt na to, żeby nie było takiego instant stoisz, tylko tak powoli się hamował, co bardzo ogranicza moje możliwości do robienia zakrętów. Tutaj chciał mnie chyba spitować już bardzo szybko, ale zakonnica jest bardzo agresywny od razu. Użyłem ogranicznika, nie wiem, czy to się u nich zalicza jako 0 RP. Wątpię, nie powinno, ale tutaj od tego momentu już zakonnica mocno atakuje, bardzo agresywnie. Nie wiem, czy pity już się powinny tak szybko zaczynać. Możliwe, że ogranicznik u nich to jest 0 RP, ale szczerze wątpię. Szczególnie, że mógłbym tak wyhamować normalnie niektórymi autami. I tutaj już się zaczęło totalne 0 RP. Czyli tak, ja tutaj, jak widzicie, stanąłem, nic nie robiłem, żeby zobaczyć, czy on zjedzie. On zjechał bez żadnego totalnie bólu. Więc zaliczyło się to 0 RP. Ja tam nie mogłem nic gadać przez mikrofon, więc nic nie mówiłem. Dlatego też nie nagrałem z głosem. No i jak widzicie, jadę sobie powolutku, żeby odegrać jakiekolwiek RP. Mam bobcata, jadę po takiej polnej drodze, więc nie powinni mi wrzucić 0 RP. Jedyne, za co mi mogą wrzucić 0 RP, to za to, że no, te pity, nic nie mówię za pity i jadę dalej. Ale dla mnie to oni odegrali pierwszy 0 RP, bo on zrobił bączka, totalnego bączka. Ja stałem wtedy, przyjechał do mnie. Więc jak dla mnie policjant, to ja tego pierwszy jako 0 RP. Tylko że no, bym musiał jeszcze przeczytać tam regulamin na tym serwerze, jak wygląda. No i tutaj zostałem lekko zapchnięty, próbowałem jakoś wyhamować, niestety nie udało mi się to zbytnio. Tutaj zostałem zgnieciony w kleszcza przez górę i to auto. Spróbowałem coś tyłem, ale przyjechała trzecia radiolka, co już myślałem, że tutaj już będzie koniec, szczerze.
Ale okazało się, że tych dwóch policjantów jest bardzo dobrze wyszkolonych i nie atakują mnie, czekają. Ale zakładnica bardzo atakuje i dla mnie zakładnica jest tu najbardziej po prostu do skargi. Sam Impi tutaj działa w miarę ok. Ten typ w trzecim aucie to jest chyba Supra czy Mazda, nie widzę dokładnie. Gra bardzo dobrze, jeśli chodzi. Jak widzicie, goni mnie, nie robi jakichś problemów. Wyłączę teraz sygnały, myślałem, że się będą zmieniać, ale okazało się, że jakoś tak średnio mi to wyszło. No i co, jedzie za mną, nie ma żadnego problemu. Tutaj ten kolega w Mazie, będę mówił Mazda, nie wiem co to jest za fura, bo jest tak daleko. Tak się wywalił, przez co zakonnica przyszedł i oczywiście od razu atak. Bardzo ciągle agresywnie działa. Mój pomysł był tutaj, żeby wjechać do Los Santos, żeby było jako, że jestem w mieście. Tutaj trochę nie odegrałem 0 RP, bo wjechałem bobcatem bez offroadów, ale ogarnąłem się dopiero w tym miejscu, że ja jadę bez offroadów. Niestety przez drzewka tak się nie mogę coś zrobić, ale zobaczyłem, że oni wjeżdżają, więc już uznałem, że będzie ok. Trochę się tutaj przybugowałem w drzewo, ale na szczęście nie utknąłem. I chciałem tutaj zjechać na dróżkę, ale dostanę tutaj właśnie strzała. No i bardzo ciężko mi było tutaj się. No jak widzicie, tutaj już mówili, że nie mam szans. No nie miałem szans, to prawda, więc mogli troszkę mówić, ale tutaj już się zaczęło totalnie karczowanko, już wpierdol totalny. Tutaj już po takim czymś już szczerze mogę uznać, że dobrze zrobili, ale jak dla mnie zakonnica jest do skargi za agresywność w pościgu. No, reszta jest bardzo dobra, ale ta zakonnica, ten zakonnica czy ta zakonnica, nie mam pojęcia, ludzie naprawdę potrafią niki dziwne wymyślać. No i tutaj jak widzicie, już się niedługo pewnie zakończy mój pościg, ponieważ jestem dymany jak chcę, dosłownie turlany przez grawitację jak tu jest. No i tutaj już próbowałem wyjechać i zostałem zboksowany bardzo dobrym boksem. Nie mogłem nic zrobić, ja tutaj próbowałem wyjechać, ale nie udało mi się. No i co, wysiadaj normalnie, standardowo. Ręce zostałem zakuty. No i to wszystko. Wszystko co mówisz jest uczne przeciwko tobie. No i tutaj standardowe wszystko, to co powinno być. No ja tutaj napisałem, że twarde fury, bo chciałem trochę tam powiedzieć. No tak jak widzicie, tutaj chodziło o to prawdopodobnie temu chłopowi, że po prostu byłem pitowany ciągle i latałem. Ale tutaj no po prostu już zawożą mnie. Zobaczymy, czy przynajmniej zawozić nie będą. Znaczy, że nie będzie 0 RP tak jak było w poprzednim serwerze. Szczerze, jeśli chodzi o RP policji, to myślę, że jest bardzo spoko. Nie odgrywałem tutaj żadnego jakiegoś uderzenia głową czy coś, bo mógłbym coś takiego odegrać, ale to już by było naprawdę na siłę, bo nie dostałem jakiegoś ultra mocnego strzału na koniec. No tak jak widzicie, trochę bokiem przejechał, ale no to już odpuściłem mu, no bo handlingi widać, że są trochę upośledzone. W porównaniu do wiesiek RPG, no to handlingi są raczej bardzo przeciętne. Ale no, w miarę jest ok. Jadą szybko te auto, no 260, może 300, mi się wydaje, że 320 mogę, że ten launcher wyciągnąć. Więc trzeba mieć naprawdę mocną furę, żeby uciec. No i co, jak widać zakonnica też 0 RP tutaj, już bym to podpiął, taki wyskok. Tak jak mówię, spróbuję wysłać na niego skargę, a reszta myślę, że jest ok. No może, że coś tu jeszcze Impi odwali po drodze, ale wydaje mi się, że już będzie w miarę ok. Oj, tutaj drzewo. No to mocno. No jedzie dalej, no co prawda miał robota, ale trochę wolniej jedzie, więc jeszcze nieźle. W porównaniu do zakonnicy wydaje mi się, że RP było bardzo spoko. No i dobra, tak jak na tym możemy zakończyć ten odcinek, więc co? Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i do kolejnego.